Dzień dobry. Pewnie spodziewaliście się tutaj jakiegoś shitpostu, albo kolejnego filmu typu Polska wygrywa spotkanie. Albo powstanie, kto co woli. Ostatnio jak powstańcy powstali, to pół miasta rozjebano. Ale no co. W filmiku nie będzie śmiesznego, będzie coś pouczającego. Ponieważ postanowiłem zrobić coś, co kiedyś było modne, teraz już nie jest. Maperski spotlight, mapping spotlight. Nazywajcie to jak chcecie. I dlaczego to robię? Uznałem, że wypromowanie parę osób, powiedzenie kilka zdań o danym twórcy jest moim zdaniem dużo lepszym sposobem spędzenia czasu mojego niż nagrywanie jakiegoś TikTokowego mappingu. Wielka Brytania. Co? Gówno. Lub, no właśnie, filmiku typu Polska wygrywa z twoją mamą. I też się zainspirowałem moimi kolegami z zagranicy. Dlatego dedykacja dla ciebie, Sabercus. Sabercus, sorry. No i cóż. Nie będę owijał w bawełnę. Chciałem wam pokazać trzech maperów, jakich wybrałem. Pierwszy z nich to będzie Drawgar, mający obecnie prawie 1000 subskrypcji, dlatego bardzo was proszę, wbijcie na jego kanał i wbijmy mu te 1000 subskrypcji. Myślę, że się ucieszy. Podzieliłem ocenianie każdego filmu na 4 kategorie. Jest to kategoria grafika, muzyka, miniatura oraz fabuła. Także wyjaśnię wam na przykładzie. Grafika u Drawgara wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Raczej to nie jest mapa z gotowca. Wydaje mi się, że tekstury, jakich on użył, nie są gotowcami, tylko jest to renderowane. Chociaż nie jestem pewien, to nie będę mówił, jakbym był pewien. Ale mapa, jak i tabelka, wygląda po prostu dobrze. Kulki wyglądają dobrze, mi się to podoba i daje tutaj solidną ósemeczkę, bo czemu by nie. Przechodząc dalej do muzyki, z muzyką zawsze w mappingu mam taki problem, że jest wiele twórców, którzy dają mega epicką muzykę do momentu, w którym epickiego momentu nie ma. U Drawgara tego problemu nie ma, muzyka jest dobrze dopasowana, nie mam zastrzeżeń, dlatego daję mu 9. Dalej, przechodząc do miniatur, no są po prostu świetne, no widać progres, widać to, że się stara chłop, przynajmniej według mnie. Miniatura z tego filmu, który właśnie widzicie w tle, jest po prostu dobra i zasługuje ona na ocenę też, uwaga, 9. I kończąc mój wywód na temat Drawgara, jest to moim zdaniem po prostu dobry maper, jest to maper warty obejrzenia, warty poświęcenia swoich tam kilkunastu minut dziennie albo tygodniowo, ponieważ jego fabuła jest na tyle wciągająca, że to się da oglądać. Jego fabuła to nie jest zlepek monologów, tak jak niektórzy maperzy lubią to przedstawiać. Jego fabuła coś zawiera, jego fabuła zawiera czas na dialog, czas na akcję, jest wszystko to, czego potrzeba. I mimo iż fabuła nie jest wybitna, to jest ona dobra i dlatego daję mu ocenę 8. I końcowa średnia to jest coś około 8,5, czyli bardzo dobrze. Polecam serdecznie Drawgara i przechodzimy do kolejnego twórcy. Kolejnym twórcą będzie Igok. Igok jest to osoba, którą mam dosyć bliski kontakt jak na maperów, bo raczej nie piszę z nimi tak bardziej niż raz tygodniowo, a z nim właśnie piszę. Ma też moje profilowe stworzone przeze mnie na banerze, ale to jest inna sprawa. To jest, słuchajcie, bonus za wspieranie, więc jeżeli wy też chcecie mieć fajną grafikę na swoim kanale, to wiecie, zapraszam do klikania w ten niebieski przycisk na kanale. No ale do rzeczy. Igok jest dla mnie maperem innowacyjnym. Jest maperem, który próbuje czegoś nowego. Też w starym stylu trochę. Bo po prostu popatrzcie na to jego intro.
jego intro jest po prostu piękne, jest po prostu dobre, to się fajnie ogląda. Mimo już, przechodząc już do konkretnych tutaj moich kategorii, grafika nie powala, moim zdaniem jego bale nie pasują tutaj, powinny być bardziej miękkie niż ostre, ale jest dobrze, jest 7, nic więcej nie mam do dodania. Jeżeli chodzi o muzykę, to chciałem tylko powiedzieć, że Aigoo bardzo dobrze operuje muzyką tutaj i ona po prostu pasuje. I nie będę się na tym rozwodził, daję 9. Przechodząc dalej do miniaturek, to chciałem tylko powiedzieć, że miniaturki są dobre. Moim zdaniem bale są za duże, ale są dobre, mi się podobają. Dam 8. Generalnie nie mam się do czego przyczepić, oprócz właśnie tego, że bal zajmuje połowę miniaturki. Ale moje też nie są, moje są trochę podobne nawet, więc nie dziwię się, tak? No i kończąc temat Aigooka, to fabuła jest po prostu u niego dobra, fabuła u niego się kręci, fabuła idzie do przodu, nie jest nudno zazwyczaj, więc daję 8. Nie będę wam oczywiście spoilerował tego, co on tam proponuje w filmie dla użytkownika, dlatego jeżeli chcecie dogłębniej poznać jego fabułę, do czego gorąco zachęcam, to zapraszam właśnie do obejrzenia jego filmu. Tym bardziej, że zaczął swoją nową serię Alternative Future of Europe Black and White. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Aigooka. Przejdźmy do już ostatniego twórcy, jakim jest twórca, którego nicku nienawidzę wymawiać, ale no, czego się nie robi dla moich kochanych widzów, dla moich kochanych przyjaciół z branży, prawda? Osoba, o której mówię, to jest Xerkw. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, możesz mi poprawić w komentarzu, jeżeli będziesz to oglądał. I dlaczego Xerfa kule akurat? No, jak zobaczycie zaraz po ocenach, nie oceniam go szczególnie wybitnie. Za grafikę dam mu solidną 7, ponieważ jego styl prowadzenia wojny jest po prostu okropny, ale to zgaduję, że wynika z tego, że nie wie, jak dobrze operować slajdami wojny w Camtasii. Ja też nie wiem, więc ci nie pomogę w tym. Ja też mam ten problem z wojnami w Camtasii, bo je się strasznie, cholernie ciężko montuje. Ale no cóż, no nie będę tutaj dodawał wyższej oceny, tylko dlatego, że to nie wychodzi tam z pewnych względów. Po prostu mi się to nie podoba i tyle. Ale cała mapa i montaż jest po prostu dobry. Mi się to podoba, więc daję 7. Bo tak jak mówię, wojny są do poprawy, ale reszta jest bardzo dobra. Przechodząc dalej do muzyki. Muzyka też nie zamula, muzyka jest ok. W pewnych momentach wydawało mi się, że nie pasuje troszeczkę, ale to taki lekki zgrzyt, nic więcej. Daję mu też 7. Mogło być lepiej, ale nie jest źle, naprawdę. Przechodząc już do przedostatniej kategorii dla Xerkwa. Muzyka, Boże, miniatura. Miniatura jest ok. Szału nie ma, szczerze, dlatego również daję 7. Wydaje mi się, że potrzebowałby więcej takiego wow, takiego szoku, takiego czegoś, co by mnie bardziej poruszyło do obejrzenia tego filmu. I może dlatego po prostu Xerf jest tak niedocenianym twórcą, dlatego proszę, zmieńmy to, wejdźmy do niego, obejrzmy ten film, ocenimy go razem. To jest dobre postępowanie w takim przypadku. Za miniaturę też dam 7, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie powalają, nie są też złe, są dobre. Polecam bardzo serdecznie. No i fabuła. Fabuła to nie będę się za bardzo rozwodził. Fabuła jest ok. Wszystko idzie dobrze, starannie, płynnie. Są dialogi. Jest co oglądać generalnie. Coś się dzieje. Mi się podoba, dam 8. Nie jest wybitnie, tak jak nikt wybitny nie jest, tak? Nikt nie jest idealny w czymś. I specjalnie wybieram takich operów, którzy nie są w czymś najlepsi, tak? Żeby ich trochę pokazać, żeby mieli też ten zastrzyk motywacji, że patrzcie, inni chcą mnie oglądać, to trzeba być lepszym, żeby jeszcze więcej osób mnie oglądało. Ale fabuła jest dobra, mi się podoba i bardzo serdecznie polecam wam go obejrzeć. No i dotarliśmy do końca tego filmu. Dziękuję bardzo za obejrzenie go.
Mam nadzieję, że choć część z Was wyniesie z tego jakieś dobre wnioski i że czegoś się nauczycie z tego filmu. Wiem, że dużo takich porad mappingowych nie było, ale jeżeli chcecie, żebym nagrał swoje top 5 porad dla początkującego lub praktykującego mapera, to proszę dajcie znać w komentarzu, to wtedy takie życzenie na pewno rozpatrzę. Ja dziękuję Wam już za uwagę, to był Ilra z tej strony i słyszymy się już niebawem. Buźka.